Witajcie kochani, mamy 11 października poniedziałek. Witamy Was w naszym kolejnym vlogu. Dziękujemy za 142 subskrypcje. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaufanie, za to, że jesteście z nami i że Was przybywa. Zapraszam na początku do subskrypcji naszego kanału. Dajcie łapki w górę i oglądajcie razem z nami. A będzie bardzo ciekawie. Kochani, ten tydzień zaczniemy od badań, które już mieliśmy zrobić jakiś czas temu, o których mówiłam. Musimy w tym tygodniu musowo zrobić te badania, bo mamy 19 października wizytę u psychiatry. Dowód mój został odebrany. Piotruś robi, co robi, więc zaraz kończę i w kolejnym wejściu pokażę Wam, jak się uczymy komunikacji alternatywnej. Moi drodzy, znajdujemy się teraz w centrum Warszawy, w okolicach ronda ONZ. Jest cudowna pani Asia i zresztą cała ekipa inna, też z ośrodka Bionikus, którzy pomagają Piotrusiowi osiągnąć to, co ma zdrowe dziecko. Zobaczymy, pracują ciężko, nie wtrącam się i nie chcę się wtrącać. Żeby Wam przedstawić metodę AAC, czyli tą komunikację obrazkami, jeszcze się skonsultowałam z panią Asią i dowiedziałam się, czy dobrze robię. Okazuje się, czy dobrze robię. I zobaczymy, jak to wyjdzie, czy Piotr będzie chciał ze mną pracować w środku. Tymczasem Piotr jest teraz na zajęciach, a ja idę szybko coś zjeść. A wiecie, którą mamy godzinę? 16, a ja dopiero będę jadła się. Tak jak powinno być, tak powiem Wam, że u mnie tak jest, że symbole do nauki mówienia poprzez piktogramy PCS-y są ze mną wszędzie, nawet w samochodzie, bo gdy ruszamy na terapię, a teraz jedziemy właśnie na terapię, to ja zawsze wcześniej pokazuję Piotrusiowi obrazek, do kogo jedziemy i on jedzie bez nerwów, bez stresu, szczęśliwe dziecko jedzie właśnie na terapię. Szanowni Państwo, muszę Wam sprostować jedną rzecz, małe sprostowanie. Nasze symbole do nauki mówienia to są symbole z programu MUVIK, to nie jest AAC. To mi wszystko nakierowała mnie logopedka nasza, że tych wszystkich pomocy do nauki mówienia jest tyle, że po prostu ja sama się już w tym nie łapię, ale zawsze jak czegoś nie wiem, idę do specjalisty i tam się dowiaduję. No dobrze, no to mamy pomocę do komunikacji alternatywnej. Tutaj chciałabym Wam powiedzieć taką sytuację z naszego życia, że Piotruś tej komunikacji jest uczony dopiero od całkiem niedawna, dlatego że logopeda stwierdziła, że on nie jest jeszcze gotowy, po prostu nie jest gotowy na zrozumienie tej komunikacji. Ja postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i też się sama tego uczę za pomocą tej książki. Boże, ta książka to jest źródło wiedzy niesamowite do komunikacji alternatywnej. Bardzo polecam, naprawdę wspaniała. Bez niej bym nie nauczyła się komunikacji z własnym synem, tej alternatywnej. Mimo tego, że komunikujemy się za pomocą gestów, makatonu i w ogóle mój syn jest bardzo kontaktowy, to ta książka pomaga mi zrozumieć ten język obrazkowy, wiecie? I bardzo polecam. Nie jest to reklama, znowu wydawnictwo nie wie, że ja mówię o tej książce, ale jest to na moim przykładzie, że tak powiem, sprawdzone, że warto zainwestować też parę złotych i zanurzyć się w lekturze tej książki i nauczyć się tej komunikacji alternatywnej. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam w pudełku kartoniki i na tych kartonikach jest coś takiego, plan dnia do domu. Kalendarz, pogoda, uczucia, pytania, codzienne czynności, miejsce, osoby. Jest to pomoc komunikacyjna dla dzieci z autyzmem, upośledzeniem umysłowym i porażeniem mózgowym. O co chodzi? Na tych kartonikach jest życie, po prostu. Zobaczcie, na przykład dzisiaj pokażę Wam, jak uczę Piotrusia wybierania, co będzie chciał robić.
Są takie, mam takie trzy kartoniki tutaj: wycinanie, liczenie i malowanie. Te kartoniki wkłada się do trzech pudełek. I w każdej z tych pudełek, na przykład w jednej jest, znaczy ja tego nie zrobię w pudełkach, tylko zrobię być może na rzeczach. Jeśli chodzi o liczenie, mam zamiar pokazać, przedstawić jemu liczydło po prostu. I zapytam się go: Piotrynku, co chcesz robić? Czy chcesz liczyć? Czy chcesz wycinać? I tutaj też przy tym kartoniku będą nożyczki i papier kolorowy. Bądź czy chcesz malować? I trzecią rzeczą, jaką będzie na jego biurku, będzie kartka i farby po prostu. I w ten sposób on mi pokaże, mam nadzieję, że mi pokaże na obrazku, co chce robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zostańcie z nami. Ja jestem pełna gotowości do nauki tego języka dla mojego syna. Byłam na kursie makatonu, mam zrobiony pierwszy stopień tego makatonu. Prowadzę ten język, naprawdę prowadzę z synkiem, chociaż dla niego to jest więcej śmiechu niż rozmowy ze mną za pomocą makatonu. W kolejnych vlogach przedstawię wam, na czym polega makaton, co to w ogóle jest. Tutaj zaraz przygotuję Piotrusiowi stanowisko właśnie do nauki, bo słuchajcie, jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to, że w tej książce jest jasno i wyraźnie napisane, jak ma wyglądać stanowisko nauki do tego języka właśnie komunikacji alternatywnej. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Tutaj jest wszystko pokazane, jak zacząć uczyć się tej komunikacji z dzieckiem. Pokażę wam. Bo to jest moja książka i zobaczcie, jak tutaj pracuje dziewczynka niepełnosprawna, jak ona jest usadzona, jak jest usadzony tata tej dziewczynki. Widzicie to? Oko w oko, po prostu. Nic nie może być dookoła, tylko dziecko i rodzic. I zobaczcie na przykład tutaj, jak pracuje pani z dziewczynką, też na tych obrazkach. Mają siebie w zasięgu wzroku. To jest bardzo ważne i ja postaram się teraz przygotować stanowisko Piotrusiowi i będziemy sobie pracować. Zostańcie z nami. Kochani, bardzo zmęczeni wróciliśmy od logopedy, a jak wiecie, jeździmy do logopedy aż do centrum Warszawy przy rondzie ONZ. Bardzo chciałam wam pokazać tą naukę komunikacji dzisiaj z synkiem, ale nie mam sumienia, nie mam serca go męczyć jakąkolwiek nauką, kiedy on wyszedł z domu o 7 rano, a wrócił dopiero teraz. Mamy godzinę 19, więc darujmy sobie dzisiaj tą naukę. Ja tego vloga kończę właśnie tym wejściem, tym nagraniem. Zobaczcie, on jest zmęczony po prostu. Nie mam sumienia go męczyć. Więc na tę chwilę przynajmniej wiecie, co robię dla mojego syna i co robię też dla was, żeby wam przedstawić te takie najważniejsze wiadomości co do nauki tego mówienia, przynajmniej na ten czas, bo mam w planach naprawdę dużo fajnych takich terapii do pokazania i w ogóle prac, jak się pracuje z dzieckiem autystycznym, ale nieraz jest tak, że po prostu przychodzimy tak zmęczeni, że ja nawet nie mam siły na myślenie, na organizowanie pokoju do pracy, bo to nie jest tak, że się siada przy biurku i od razu dziecko robi to, co ja chcę, co mu każę, czego go uczę. Nie. To trzeba przygotować cały pokój. I dalej jestem chora. Bardzo was przepraszam za to pociąganie nosem. Wiem, że to wygląda bardzo nieładnie, że tak robię. Ja staram się być prawdziwa w tym, co robię. Jestem tylko człowiekiem, nie jestem maszyną, że tak powiem, od wszystkiego, więc wybaczcie, no. Jestem mamą dziecka autystycznego, jestem niezastąpiona, bo nie ma kto mnie zastąpić, a w tej chwili jest jak jest. Słuchajcie, kończę na dzisiaj tego vloga. Jest to vlog, może i o niczym, ale jednak myślę, że trochę tej komunikacji alternatywnej wam przedstawiłam. Wypowiedzcie się na ten temat, czy takie vlogi was interesują, jakie macie sugestie do mnie, jakie pytania. Proszę, piszcie do mnie w komentarzach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Ach, przepraszam. W środę bądź w czwartek będzie film już z tej komunikacji alternatywnej. Pokażę wam, jak pracuję z Piotrusiem za pomocą tej komunikacji. Także obserwujcie mój kanał Mama Autysty. Subskrybujcie, zostańcie z nami, bardzo proszę. I do zobaczenia.